Hej kochani, z tej strony Emi Flash i dzisiaj pokażę Wam moją wieczorną szkolną rutynę. Od razu po szkole idę do mojej babci na obiad, tam troszkę się regeneruję przed dalszym wysiłkiem, tym razem fizycznym, i potem zmierzam na siłownię. Zrobiłam jeszcze zakupki! I biegam, biegam, biegam. I pedałuję. Potem próbuję zrobić ładne selfie po tym moim treningu, ale nigdy się nie udaje. Gdy jestem już w domu, pierwszą rzeczą, jaką robię, jest wyjęcie wszystkich potrzebnych mi aktualnie książek do nauki i zabieram się do odrabiania lekcji. Przeważnie w połowie odrabiania tych lekcji zdaję sobie sprawę, że jestem dosyć głodna, dlatego idę sobie zrobić kolację albo jak tutaj tym razem sobie coś odegrzewam. Czy tylko ja jem zawsze naleśniki rękoma? Przed kolejnym przystąpieniem do nauki lubię przygotować sobie jakiś ciepły napój i tym razem wypadło na owocową herbatę. O godziny 22 nadchodzi czas na wieczorną toaletę i pierwszą rzeczą, jaką robię, jest wiązanie włosów, aby mi nie przeszkadzały. Ogólnie w tym momencie zawsze myję zęby, ale to jest dla mnie tak odruchowe, że kompletnie zapomniałam tego nagrać. A następnie zmywam makijaż płynem micelarnym oraz żelem hipoalergicznym. Moim ostatnim ulubieńcem stał się Silk Mousse od Nivea, ponieważ jest super piankowej postaci i jednocześnie pięknie pachnie. I tak, dlatego mam trzy różne wersje zapachowe, bo nie wiem, którego dnia zachce mi się którego użyć. Rozczesuję mokre włosy i nakładam na moją twarz dosyć upiorną maseczkę, w której siedzę przez mniej więcej 15 minut. Pod koniec dnia lubię sobie włączyć jakiś Netflixowy serial, na przykład jak w tym przypadku Riverdale. I przy tym często snapuję. Jak chcecie, możecie mnie oczywiście dodać na snapie. Moja nazwa jak zwykle Emi Flash. Przed snem nakładam jeszcze krem na twarz oraz pomadkę na usta. Jeśli mam jeszcze trochę siły, staram się przygotować ubranie, które założę kolejnego dnia oraz przypomnieć sobie jeszcze jakieś informacje, które są mi potrzebne do szkoły. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pa, pa!